Skoro ksiądz tak ładnie o rodzinie opowiada na katechezie, to czemu ksiądz nie założył rodziny? Może by mi się udało założyć szczęśliwą rodzinę, ale nie byłbym szczęśliwy, gdybym słyszał gdzieś płacz dzieci, kłótnie małżeństwa i nie mógł nic zrobić. To jest jedna wielka rodzina. I tak jak w każdej rodzinie są różne doświadczenia, i radosne, i bolesne, i tragiczne, i czasami bezradność wobec problemów, z którymi się spotykamy, pomnożona przez mnogość rodzin w parafii, to rzeczywiście jest ogrom przeżyć, doświadczenia dla każdego kapłana. Gdyby nie łaska Boża, to rzeczywiście można by uciec. Jest naprawdę ogromny potencjał w ludzie Bożym. Kiedy ludzie się otwierają w modlitwie na Pana Boga, dzieją się piękne rzeczy. Dlaczego Kościół jest solą w oku, drutem kolczastym w uszach współczesnego człowieka? Bo właśnie uczy, że jest coś trwałego. Kościół jest głosicielem tej prawdy, która niestety jest niewygodna dla współczesnych ludzi. Kościół, będąc przedłużeniem Pana Jezusa, nie ma innej drogi, jak tylko trwać wiernie w tej prawdzie, choćby trzeba było za nią cierpieć.